Dwa dni zajęło wejherowskiej policji ustalenie i schwytanie sprawców brutalnego zabójstwa, do jakiego doszło 11 kwietnia. Przypomnijmy, w środę rano mężczyzna uprawiający jogging znalazł palące się jeszcze zwłoki w rowie przy leśnej drodze pomiędzy Strzebielinem a Paraszynem. Ciało było tak spalone, że niemożliwe było na miejscu ustalenie, czy należy do mężczyzny, czy do kobiety. Dopiero sekcja zwłok spowodowała, że udało się ustalić personalia ofiary. Dziś już wiadomo, że był to 45-letni mieszkaniec Gdyni. Piątkowo-sobotnią noc kryminalni z wejherowskiej komendy ustalili, a następnie zatrzymali trzech sprawców tego przestępstwa. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy powiatu puckiego oraz jeden gdynianin. Sprawcy w wieku 19, 24 i 53 lat ukrywali się w jednym z mieszkań na terenie powiatu puckiego. Mężczyźni spotkali się w jednych z mieszkań na terenie powiatu puckiego. Tam spożywali alkohol. Pomiędzy nimi doszło do konfliktu, w wyniku tego doszło do szarpaniny, wskutek której mężczyzna został dotkliwie brutalnie pobity. Wcześniej na miejscu znalezienia zwłok zabezpieczono ślady kół pojazdu, krew oraz środek łatwopalny. Do zabójstwa doszło w nocy z 10 na 11 kwietnia. Jak ustalili policjanci, sprawcy i ofiara spotkali się i w pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do nieporozumienia. Policjanci udali się pod ustalony wcześniej adres. Mężczyźni oczywiście nie chcieli wpuścić policjantów do środka, dlatego też kryminalni musieli wchodzić siłą. Kiedy weszli do środka, zatrzymali te trzy osoby. Ponadto przeszukali to mieszkanie, w którym odnaleźli także ukrytą w piecu broń palną, która również została zabezpieczona do tej sprawy. Następnie ciało mężczyzny oprawcy zapakowali do samochodu, wywieźli i spalili. Za popełniony czyn grozi im dożywotnie więzienie. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, jeden z oprawców poszukiwany był listem gończym, natomiast drugi, 25 lat, spędził już w więzieniu za zabójstwo.